z którym instrumentem? Pan to z kontrabasem. Z takim wielkim? Gdzie pan nauczył się na nim grać? Nauczył się na Ukrainie grać na tym instrumencie. Kończył szkołę w Chersonie, w Charkowie, w Kijowie, w Wyszą. Także... Ukraina nie kojarzy nam się teraz z muzyką, kojarzy nam się zupełnie z innymi zdarzeniami, z ostatnio ze strzeleniem samolotu nad wschodnią Ukrainą. Pan od wielu lat mieszka w Polsce, mieszka pan w Jastarni, ale obserwuje pan, pewno ma pan rodzinę na Ukrainie, pewno pan jest w stałym kontakcie. Co pan wie i co pan sądzi o tym, co dzieje się szczególnie na wschodniej Ukrainie? No wiem to, co wszyscy wiedzą, może troszkę więcej, bo dzwonię do domu, jest siostra, rodzinny dom tam. No a w jakim mieście? Jest 12 km przed granicą krymską. Teraz tam, gdzie na Krymie zrobiła się nowa granica i 12 km po stronie ukraińskiej jest mój rodzinny dom. Także, a co mogę powiedzieć na ten temat? Wiem to, co wszyscy, że jest wojna, tak można powiedzieć. Rok temu, jakby ktoś powiedział, to oczywiście by nie uwierzył w to, że Ukraińcy i Rosjanie. Sam mam rodziny na pół rosyjską, ukraińską, tak jak duże na wschodzie. I po prostu w to ciężko uwierzyć, no ale życie inaczej swoje reguły ustawia. A wypowiadać się, no na temat samolotu to w ogóle nic nie mogę powiedzieć, bo skąd ja wiem, kto tam, jak nikt nie wie, no to skąd ja mogę wiedzieć w małej Jastarni, co tam się dzieje. Na tyle może pan wiedzieć, co my rzeczywiście wiemy, co do nas dociera, to o czym mówi Paweł Bobołowicz prawie w każdym poranku w net, ale jak dzwoni pan do siostry i z nią rozmawia, 12 km od Krymu, czy ona i sąsiedzi boją się, czy nie boją, czy żyją normalnie? No boję się, oczywiście, że boję się, bo to niby ostatnio nawet wczoraj rozmawiał z siostrą i mówię, że jest cisza, ale to taka cisza, od której włosy się jeżą po prostu. Bo granica jest obok, Rosjanie przychodzą na zakupy do Ukraińców, bo tam droga zrobiła się na Krymie, ale jak jutro powiedzą strzelać, to będą strzelać. I po prostu i dlatego takie wisi w powietrzu i ludzie wszystkie oczywiście chodzą do pracy, żyją tak normalnie jak żyli, no ale jak pokazuje obok Lugansk, Donieck, że powiedzieli strzelać i zaczęli strzelać po prostu. No i... Powiedział pan, że wielu Ukraińców na wschodzie, nie tylko na wschodzie, ma rosyjskie rodziny, że pan ma również rosyjską rodzinę, ale jak pan patrzy na ten konflikt, to ma pan taką jednoznaczną opinię na temat tego, co się dzieje na wschodniej Ukrainie. Wie pan, kto jest dobry, kto jest zły, czy nie? Dobry. Państwo powinno być niezależne, to jest podstawa tego i dlatego jestem Ukraińcem i oczywiście, że wypowiadam się po jednej stronie, że państwo ma być ukraińskie bez różnych podziałów, bez tego, no ale mówię, to co się dzieje, to ciężko, chociaż dzwonię, rozmawiam z siostrą, siostra ma też męża Rosjanina i ani w rodzinie nawet nie wiedzą. Siostra pytam, pytanie zadaje, jedna ona odpowiada. Jedne pytam męża, męż mówi zupełnie innego. Jak oni w rodzinie nie wiedzą, na jedno pytanie dwie odpowiedzi, no to co mówimy o państwu? Także dlatego to jest tak na Ukrainie. Tam, gdzie mieszka pana siostra, czyli te 12 km od granicy z Krymem, tam był pana rodzinny dom? Tak. Stamtąd tak blisko było na Krym, a trafił pan do Jastarni. Jak to się stało, kiedy pan postawił swoją stopę tutaj na Półwyspie Helskim? No, na Półwyspie Helskim postawił swoją stopę 19 lat temu. Przyjechali na zaproszenie pana Niewsickiego do hotelu Bryza w Juracie. No i 13 lat pracowali w jednym hotelu. No oczywiście, że jeździmy po całej Europie, po całej Polsce, gramy i dlatego tak osiedlił się, kupił mieszkanie, rodzina, szkoła, dziecko urodziło się, syn mój w Pucku, jest w prawie Kaszubem, z ukraińskim odcieniem, także życie się toczy. Czyli po prostu kontrakt dla muzyka, który skończył się tym, że od 19 lat mieszka pan w Jastarni i jak jest? Bardzo dobrze jest. Powiem, bardzo dobrze jest, bo 20 lat temu byli w Wrocławiu my i jak wyjeżdżali tu mieszkać, to nasi przyjaciele mówili: Jurek, gdzie ty jedziesz? Tam w Kaszubie mieszkają. Tam mówię, czarne podniebienie, różne takie rzeczy. Mówię, nie będzie cię tam łatwo. A chciałbym powiedzieć, że jest po prostu
bardzo łatwo, bardzo fajni ludzie i powiem, że ja tyle przyjaciół mam Kaszubów, że na Ukrainie może nie miał tyle. Zawsze mogę o drugiej w nocy przyjść zapukać i mnie otworzą, położą spać, nakarmią i to wszystko. To świadczy po prostu o Kaszubach.